świat nie potrzebuje bohaterów. Potrzebuje zawodowca. Wiedźmin Dziki Gon. Nimpo! Us! Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja. Dzisiaj zapraszam was gorąco do obejrzenia kolejnego odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Dzisiaj ostro, bo mamy aż 4 materiały, a kto wie, może i piąty nawet dzisiaj wyleci. Oj, tak, Ninja wziął się porządnie do roboty. Słuchajcie, moi drodzy, pochwalę się wam zaraz czymś ciekawym. Mamy tutaj dwa znaczniki do zdobycia oraz tutaj czeka na nas Ciri. Chociaż nie, czekajcie, tu mamy się spotkać z Filipą, która już tam się udała wcześniej. Hehe, tak to wygląda. Ale dwa znaczniki są tutaj, które po drodze oczywiście należy jak najbardziej odwiedzić. Ale wam się pochwalę, bo zobaczcie, jak wam mówiłem, mam już mistrzowskie spodnie teraz z cechu niedźwiedzia. Zostały tylko miecze. Jeszcze brakuje mi kilku schematów, ale myślę, że w następnym odcinku je zobaczycie. Być może nawet i kuszę się pokuszę, żeby ją zdobyć. Dobrze więc, wyruszmy zatem do tych znaczników i zobaczmy, co tam ciekawego znajdziemy. A już właśnie. Będzie to jakiś wiedźmiński schemat. Ale tu góry są jakieś. Oj, to ja tu nie wiem, czy tu przejdę. Dobra, spróbujmy oszukać grę. No jest stromo, ale jest taki wąski pasek, a którym da się tu chyba przejść. Wow, panie Geralt, nie zjeżdżamy. Idziemy. Dobra, super, bombowo, udało nam się. Ale co ciekawe, to się znajduje gdzieś poniżej. Czyżby w jakiejś jaskini? Cholera to teraz wie! Wyszedłem sobie na jakąś górę i co ja teraz mam tutaj zrobić? Kurczę, muszę stąd jakoś zjechać i to ostrożnie. Wow! Co ten Geralt odwalił? Ja się pytam. Wariat po prostu. Wariat! Wcale mu nie kazałem skakać, miał zjechać. A on zeskoczył. A w sumie nie skoczył wcale tak wysokiej pozycji. Dziwna sprawa. No cóż, gra uszalała. Dobra, teraz myślę sobie, tam pewnie jakaś jaskinia jest. No bo jakżeby inaczej, żeby się tam dostać. Jest to w głąb po prostu tej góry. Może jaskinia prowadzi od drugiego pytajnika. Istnieje taka możliwość. Zatem może spróbujmy dostać się do tego drugiego znacznika, a stamtąd znajdziemy prostą drogę już do tego następnego. Wygląda na to, że musimy obkrążyć te góry i nie ma bata. Oj. Kurna, Geralt. Dobra, spróbujmy zjechać. I tak już zjeżdżam. Dobra. Zjazd jest... O kurwa. Fatalny. Nie. Nie był taki dobry pomysł do końca. Mimo wszystko spróbujmy raz jeszcze zjechać, ale bezpiecznie. Niedobrze. Bo tak, weszłam na takie niepewne miejsce teraz. Mam nadzieję, że uda się stąd bezpiecznie zjechać. A może lepiej się cofnąć, co? Dobra, cofnę się po prostu. Po prostu się cofnę i znajdę sobie jakiś bezpieczniejszy zjazd gdzieś tutaj. Nie ma co tutaj kozaczyć. Góry są jednak bardzo niebezpieczne. Aha, ja też mam mało życia. No tak, nie dziwota, że Geralt się zabił z takiej wysokości. Może by przeżył, jakbym to zrobił trochę wcześniej. Dobrze więc, ale wcale ja nie chcę iść do tego questa jeszcze teraz. Ja chcę odwiedzić te znaczniki. Proszę państwa. Zatem tu byłem. Tutaj nie byłem. Okej. Kurde, ale to wygląda też, że to w górach jest. Wiecie co, wydaje mi się, że pewnie tam jest jakaś zatoka, do której da się na swój sposób w jakiś wpłynąć. Jeżeli byśmy łódką podróżowali. Ja pierdziele. Wow. Dobra. Ho, robi się gorąco. Ja pierdziele, Geralt. Tylko się mi tu nie zabij. Nie zabij mi się. Możesz se wskoczyć do wody, ale się tylko nie zabij. Okej, dobra. No to już plum sobie popłyniemy. W takim razie. Nie jest to daleko. I zobaczmy, czy faktycznie znajduje się gdzieś tutaj jakieś miejsce, gdzie można byłoby tutaj wpłynąć. W głąb tej góry. Haha, jest i jaskinia.
Dobra, no to już wszystko wyjaśnia. Być może właśnie ta strzeżona krypta jest zarazem naszą odpowiedzią na wejście do tych znaczników. Może to się razem właśnie z kłostem tutaj łączy. Dobra, zaczynajmy w takim razie. Po prostu świetnie. Spójrz na to. Na co? Ciary Mary, hokus pokus. Filipa czaruje. Chodźmy. Okej. Poszło. I co teraz? Planujesz wyhodować sobie nowe oczy jak Wildeford? Tego zabijałem profesjonalnie zakończony. Okej. I wyglądało to mocno makabrycznie, ale... Jak rozumiem, skojarzenie z tym zwyrodnialcem było czysto przypadkowe? Oczywiście. Słyszałem też o pewnym ślepym krasnoludzkim bogaczu z Mahakamu, który kazał sobie wprawić w oczodoły dwa wielkie rubiny. Dalej nic nie widział, ale ponoć prezentował się bardzo gustownie. Z pewnością. Słyszysz to? Mhm. Potworek? Coś tu jest. Wiwerna? Syrena? Syrena! Dobra, zmienimy. Hej, Geralt! Wyciągaj ze mnie, chłopie! Smasz się! Dobra, jeszcze jakiś tutaj... A, Filipa też... Miejsce mocy, ekstra! Ty, utopię! Nie pozwalaj się na za dużo. Masz się. Okej. Okay. Będę grzebać w tej padlinie. Ale najpierw aktywuję sobie miejsce mocy, które się tutaj znajdowało. I to jest najprawdopodobniej ten właśnie pytajnik. Haha, dokładnie, to jest właśnie ten pytajnik. Można było zapewne tutaj zajrzeć w ramach prywatnej rozgrywki wcześniej, ale ja to robię po prostu teraz, bo no, quest akurat tak się nam potoczył. Dobra, zatem oczywiście momencik, dodajmy sobie do postaci. Zastanawiam, czy pójść teraz wyżej w atak, czy pójść wyżej tu. Jaką ścieżką obrać? Może bądźmy raczej takimi typowymi fighterami i zatem... Transbojowy. To jest bardzo fajna umiejętność, natomiast my się skupmy na stylizacji w szybkim ataku. Młynek. Ataki specjalne. O! Przytrzymaj lewy przycisk, aby wykonać specjalny atak lub lewy shift, aby wykonać specjalny atak silny. Hehe! Fajnie! Pokażcie mi to. Raz, dwa. Czekajcie, czy to on robi ten specjalny atak? Bo przez shiftem zawsze mogę przytrzymać, po prostu walił mocniej. Dziwne. Dobra, olewamy tą sprawę. Kuźba! Przepraszam. Dobra, jedziemy dalej. Wiedźminie? Jeszcze mi niełatwo się kicha w masce. Trzeba to ogarnąć, bo się łatwo można pobryzgać. Tylko jak teraz dostaniemy się na górę? Skoczymy. Po schodach. Zaraz je naprawię. Tak. Magia. Ucikiri. Aj. Impo. Zaj. Etsu. In. Haj. Gotowe. Chodźmy. No i są schodeczki. Zauważyłam, że to całe napięcie między tobą, Yennefer i Triss bardzo źle wpływa na Cyrille. Ohohoho. Nie dziwię się, ale ciekawe czy... Chyba naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak to wygląda. Triss udaje starszą siostrzyczkę Ciri, ale tylko patrzy, jakby ci wskoczyć do łóżka. Ty i Yennefer bawicie się w rodziców. Tak, więc jeśli chciałabyś się wcisnąć na piątego, to ewidentnie nie ma już miejsca. Nie, wydaje mi się, że to normalnie w naszym questie, niezależnie od tego, jaką byśmy decyzję tam wcześniej podjęli, tak by się tutaj to potoczyło, ale momencik. Czegoś tutaj, kurde, nie ma? Aha, coś tu jest, jakaś skrzynia. Zbadaj, panie Geralt. Okej, ulepszony olej. Dobrze.
Chodźmy zatem. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Pan golem się zezłościł. Pan golem się zesmaży. Lej go, Geralt. Ja ci dam. Groma zażyje i jest po tobie. Naprawdę bardzo mocno urażenia mu teraz zadajemy. Trochę się złości na nas, ale co tam. Łupnij go. Łup. Pięknie. Okej, okay. Geralt sobie sprytnie poradził. Zatem. A, no tak, magiczny potwór. Nic na niego nie będzie. Ktoś tu pozostawiał szereg pułapek. Wygląda na to, że nie chce, aby ktoś tutaj węszył. Może tak być. Coś tu jest. Nie zacząłem zapisać gry ekstra. No i co teraz? Wygląda na to, że wszystko będę musiała robić za ciebie. Widzisz tego strażnika, który wygląda, jakby czekał na zapłatę? Nie mam drobnych. Chodzi o krew, o kup z krwi. Ten strażnik to Fialan, postać z elfiej legendy. Czy ty nic nie czytasz? Magia krwi. O. Facjata mu się rozdzieliła. Zapraszam. Dziękuję. Skorzystam z chęcią. Yennefer musi mieć naprawdę duży wpływ na cesarza, skoro zgodził się zapewnić bezpieczeństwo loży. Co o tym myślisz? Co myślę? Chcesz mnie tak po prostu pociągnąć za język bez żadnego Geralt, zmęczyłam się, usiądźmy i porozmawiajmy? Aż tak ci zależy na grze wstępnej? Okej. Okay. Nie uśmiecha ci się współpraca z cesarzem. Wręcz przeciwnie. Dotąd największym błędem loży było stawianie na słabych władców. Imponuje ci, że Emhyr trzyma swoich czarodziejów tak krótko? Yennefer ma rację, trzymając cię z dala od polityki. Nie zorientowałbyś się, skąd wieje wiatr, nawet gdybyś obsikał sobie spodnie. Pojechała Geraltowi. Powinnaś porozmawiać z Yennefer. Widzę, że ciągle są między wami jakieś nierozwiązane sprawy. Yennefer zawsze chodziła własnymi drogami. To naprawdę wzruszające, że teraz postanowiła zadbać o sprawy loży. Jeśli jej nie ufasz, zawsze możesz odejść po pokonaniu Dzikiego Gonu i poprosić o azyl w Redanii. Albo wsadzić głowę do paszczy Zoigla. Dzięki, ale mam inne plany. Okej, spoko. Umowa z Emhyrem to wasza sprawa. Nie mnie powinnaś ciągnąć za język. Czyli nic ci nie powiedziała. A co z jej osobistymi planami? Czyżby chciała w swoim czasie zostać doradczynią młodej, obiecującej cesarzowej? Trzymaj się z daleka od Ciri. Ona jest dorosła, Geralt. Ciągle zapominasz, że potrafi już sama decydować o sobie. To co? Idziemy? No dobrze. Powiedzmy, nie uważasz, że Ciri jest powinieneś dorosła? Się przestać wreszcie wtrącać do życia Ciri? Nie. Przecież wiesz, że nie możesz nas wszystkich odgonić od niej mieczem jak watachy wilków. Mogę. Mogę, zrobię to, jeśli będzie trzeba. Wiedziałem, że tak pociśnie. To jest właśnie charakter Geralta. Uwielbiam. Poczekaj. Coś tu jest. Czujesz? Nie. Mój medalion... Nie rozśmieszaj mnie tym swoim wisiorkiem. Nie lekceważ go. Dostroić się do elfiej magii jest odrobinę trudniej niż wyczuć śmierdzącego biesa. Nie. Patrz. Archan Lumar! O? Światełko chyba. No i co? To znaczy, że kamień słoneczny jest gdzieś tutaj. Więc nie stój jak kołek, tylko spróbuj poprzestawiać te zwierciadła. Och, chuźwa. Zagadka, co? No dobra. Okej. Okay. Niełatwo się myśli o drugiej w nocy, ale muszę się skupić. Zatem
Na czym to w ogóle tutaj polega? Dobrze, trzeba będzie to zwierciadło przestawić tak pewnie. Pewnie żeby to gdzieś świeciło dokładniej. Odbija to tutaj. Moment, słuchajcie, z kotem będzie to ciężko zrobić. Nie widzę, jak się światło odbija. Dlatego kima na godzinkę. Od razu lepiej, teraz w końcu widzę, jak to tutaj pada i o co to chodzi. Dobra, podejrzewam, że musi to odbijać jednak w tamtą stronę. Tak, i teraz się odbija nam światełko. Dobrze, to chyba dobry znak. Myślę, że właśnie w ten sposób powinniśmy tutaj działać. Zatem teraz my spróbujmy może gdzieś tu podejść do innego. Z tej strony. Okej. Ja tak patrzę, czy czegoś to aby przypadkiem nie było. Kurde, jak tu wyjść? Dobra. O, mamy ducha. Jest jakiś strażnik. Chodź tu. Podejść. Duchy stają się bardzo materialne po wejściu ten znak. Ale to duch żołnierza. Łup. Koniec, panie duszku. A, purchawka. Dobrze. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli to przestawię. Nie, to chyba ma być tak. Czyli chyba tego w sumie nie powinienem ruszać. Tak to wygląda. Dobra, a tu jest wejście tak w ogóle normalne do tego. Spróbujmy podejść do tego trzeciego zatem. Może tutaj nam się to bardziej... Wow, rozwiąże. Piękny soundtrack nam leci w tle. Bardzo klimatyczny. Tak jak myślałem, będzie... Jeszcze jeden. Dobra, kończymy tą zabawę. Łoś ty! Cwaniaczek. Dobra, i teraz? Aha. Teraz to nam działa. Raz. Tam to wygląda, jakby było kompletnie nieaktywne. To odbija tutaj nawzajem światełko. To chyba jednak tak powinno być. Raz, dwa. I teraz tamtą trzeba powstawić. Chyba. Dobra, ja pójdę swoją drogą na skróty. Geralt zawsze chodzi swoimi ścieżkami. No i tak dzisiaj razy szybciej, hopsa. Nie, co będzie, jeżeli teraz aktywujemy to? O, zgasło nam tamto. No nie, no to na pewno tak powinno być. Zatem czyżby tamto trzeba było przestawić? Wydaje mi się, że to po prostu musi skierować światło tam na górę samą. Interesujące zatem. Dobra, podejdźmy do tego pierwszego zwierciadła. I miejmy nadzieję, że się nam sprawy trochę rozjaśnią, chociaż z drugiej strony... Nic. Ciekawe. A może one właśnie mają nie świecić? No nie, no wydaje mi się, że raczej właśnie powinny świecić. No czekajcie, no to weźmy na ten jeszcze tej trzeci. Oczywiście. Go zatem przestawić. No nie tutaj gra, no i skakać, ale spoko. Co będzie, jeżeli tutaj, no? Aha, i teraz, bo ten świeci tu, tak?
Dobra, nie jest to trudne. Nie, to musi zostać tak, z pewnością. To, że światło się odbija od tego. Albo może jednak nie tak do końca. Jak jest z tym lusterkiem? Zaraz to obadam tutaj. No troszkę główkowania mamy w tym questie. Albo ja jestem kiepski. No, no, no. I teraz co będzie, jeżeli ja to przestawię tu? O nie, no to nam tam to zgasło. Odbija się światło tu. Interesujące. Raz, dwa, trzy. No. Moje ocenie chyba jest dobrze. Bo to chodzi, że mają świecić. To odbija tutaj. Ale ten zgasnął chyba. Zgasnął albo i nie? Dobra. Co jeżeli ten zaktywuje? Nic. To spróbujmy tak. No co jest? Te wszystkie świeciły. Dziwna sprawa, powiem wam. Dobra, zatem podejdźmy tu. Że faktycznie mają mnie świecić. Chociaż to wbrew mojej logice. Świecą wszystkie. Dziwne. Naprawdę dziwne. A może mam je po prostu zostawić ustawione i pogadać z Filipą? No nie, no raczej powinno się coś otworzyć, wiecie. Coś z Tomb Raider. O, jest! Proszę bardzo, udało mi się. No, troszkę trzeba było pokombinować, ale dziwne. No mniejsza z tym, nie było to jakieś złe. Dobra, mamy otwarte dalsze przejście. Coś tutaj jest. Zażyjmy kota, bo tu nic nie widać. Okej, Filipa, co dalej? No wreszcie. Daj mi go i zabierajmy się stąd. Nie tak szybko. Musimy coś ustalić. Niech zgadnę, musisz lecieć. Zaraz mi powiesz, że z jakiegoś powodu kamień słoneczny jest ci o wiele bardziej potrzebny niż nam. Zamienisz się w sowę i... Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Bezpieczeństwo Ciri jest teraz dla mnie najważniejsze. Po prostu jest przezorne. Chciałam porozmawiać z tobą o przyszłości. Mojej przyszłości. Na pewno znajdzie ci jakieś zajęcie. Nie, bądźmy uprzejmi. Na pewno spodoba ci się w Nilfgaardzie. Polecam górzyste okolice Nazairu. No patrz, a Yennefer mówi, że nie masz poczucia humoru. Ale teraz słuchaj uważnie. Kiedy tylko pokonamy Gon i Ciri będzie bezpieczna, oszałamiająca kariera Yennefer na cesarskim dworze się skończy. Z mojej perspektywy świetnie się składa. Bo nie interesuje mnie odrodzenie loży, jeśli nie będę miała decydującego głosu. I mówisz mi to wszystko, bo... Jak cię znam, to kiedy pokonamy Dziki Gon, wymkniesz się z Ciri tylnymi drzwiami, żeby przepaść gdzieś w głuszy, prawda? Bardzo to romantyczne. Ale może zamiast niszczyć dziewczynie życie, lepiej weź ze sobą Yennefer i zniknij. Kto wie, co się wydarzy, ja tam nie wiem. Triss mogłaby mieć coś przeciwko. A, tak. No to udziel Yennefer przyjacielskiej rady. Ciebie posłucha.
Chcesz zająć miejsce Yennefer przy Emhyrze. I przy Ciri. Chyba rozumiesz, że to się stanie tak czy inaczej. I naprawdę wolałabym, żeby Yennefer była już wtedy daleko. Trzymanie jej w cesarskich lochach byłoby kosztowne i sprawiałoby złe wrażenie. Dobra. Masz dla mnie jeszcze jakieś wskazówki? Czy możemy już wracać? Możesz już iść. Wiem, że masz jeszcze coś do załatwienia. Wracam z powrotem. I zamieniła się w sówkę. Filipa jest dość dziwna, powiem wam. Okej, okay, wygląda na to, że możemy się tutaj przedostać. Wykończyliśmy questa, czy te dwa? Hahaha, proszę bardzo. Tu jest ten pytanie jednak, który możemy teraz chyba właśnie, że tak powiem, sprawdzić. Dziwna sprawa, bo... Czy w tej mam mapkę... No nie mam mapki tej jaskini. Ale może jednak, jeżeli wycofam, to faktycznie... Będzie się tutaj dało jakoś przejść na prawą stronę. Ja szczerze mówiąc to wątpię. Bo tu chyba żadnej takiej ścieżki nie było. No, oddalam się jak na razie. Tu iść. Okej. Okay. Tutaj. To będzie gdzieś tutaj. Więc faktycznie... O kurna! Oho, patrzcie jaki Geralt silny! Taran! Nie mogę. Dobra, chyba to gdzieś tu. Zgadza się. Co to mamy za stworzątko? Jaki słodziak. Nie lubi na pewno ognia. O kurde. Ej, to jest twardy zawodnik. Jaskółka bardzo wskazana. O kurna, aż chmura? Aha, nie, jak tak chcesz grać, proszę bardzo, no chodź. O, czy motywni? No jakby chciał coś wyrzucić. Pluje we mnie. O za łobrzydliwe krabopają. To nic. I po sprawie. Okej. Okay. Jest i pytajnik. Są jakieś skrzyneczki tutaj. Tak, w końcu tutaj był ukryty, strzeżony skarb. Jednak nie do końca jest właśnie to tutaj. Dobra, nie ma tu więcej skrzynek. Warto zawsze sprawdzić w takich lokalizacjach, takie rzeczy. Ale, pytajniczek jest tutaj. I tu jest mój skarb. Kochany przez elfy. O kurna, pułapki. Dobra, jakoś tutaj musimy przelecieć. Zastanawiam się, czy jak strzelę. Aha. Dobra. Jakaś ścieżka. O kurna. Nie planowałem tego. Wybaczcie. Wiecie, jak dostawał takie lekkie obrażenia, to myślałem, że przeżyję, że po prostu tak przejdę. No myślę sobie duży, mam pancerz i tak dalej. To i kolce takie Geraltowi nie straszne, a tu jednak przedziurawiły go na wylot. I Geralt umarł. No tak, tak, tak wyszło, takie życie. Dobra. Gra się lada moment wczyta, a ja tam próbuję. Nie, wydaje mi się, że może na Ardzie, jak zaktywuję Arda, to wprawie wdrgania jakby podłogę i przez to nam się pokaże, gdzie jest ścieżka, a gdzie nie. O kurwa. Zajebiście. Zrobiłem sobie quick save'a w takim momencie. Dobra, spróbujemy starej metody, czyli od razu jak się jeszcze przeczytaniem gry naciskamy spację i od razu S w dół. Czekajcie. Spróbujmy, czy się to uda. Tak kiedyś się robiło, jak się zrobiło w złych miejscach quick save'a, czy tak samo na przykład jak się umierało w FPS-ach, po prostu przytrzymujesz wcześniej jakiś klawisz i walczysz. O kurwa, nierealne.
Ojojojoj. Dobra, dwie bilutki wcześniej. Punkt kontrolny, czyli... Pewno przed ubiciem krawopająka. Nie szkodzi. Zabiję go raz jeszcze. No ale muszę się dowiedzieć, co jest w tym skarbie, bo to jest tak ukryte. Tam z pewnością jest jakiś wiedźmiński schemat. Tam sobie głowę uciąć, że jest tam jakiś wiedźmiński schemat. Albo coś naprawdę, naprawdę bardzo wartościowego. Coś może lepszego niż nawet cały wiedźmiński schemat. Trzeba to oczywiście sprawdzić. I ja z pewnością to zrobię. No dobrze, dzięki Gon nam się tutaj pokazuje w grafice koncepcyjnej. Ja też się sam boję, bo nie wiem ile jest do końca rozgrywki, a chcę mieć po prostu pełen rynsztunek skończony przed. Tam pali licho niektóre pytajniki, no nie wiem czy uda mi się wszystkie aż tak w 100% odnaleźć. Ale też w sumie bym bardzo chętnie do tego dążył. Czekajcie, bo... Wyrzuciło mnie. Dobra, no to powtórzmy sobie szybko naszą tutaj przeprawę. Oczywiście. Szkoda, że nie ma żadnego eliksiru, który by zwiększył szybkość, tak żebyśmy zawiprzali. Albo fajne byłyby zamiany w polimorfię, ale w sumie to nie gotik. Dobra, wracajmy i chodźmy tędy. Teraz rozwiążę to bardziej profesjonalnie. Tego krabusia to zaraz ubiję. Bo jest on już tutaj w tej lokacji. To było tu, jak się nie mylę. A, jeszcze kawałek. Tutaj. Panie krabusiu, dzień dobry. Krabuś. Krabuś pająk. Nasie. Łup. Nikt nie jest straszny Geraltowi. Łupnijże go. Ja go chciałem tutaj szybko załatwić. A co się tak nie da? To kurna pajęczyna. Idź ty ode mnie, Marian, zostaw ty mnie. Dobra, już po tobie. Spalisz się. Masz się. Beren. I po co ci to było? Pajęczak. Dobra. Co tutaj było do wzięcia, to oczywiście śniemy. Tak jest. A czekaj, coś jeszcze? Nie, wszystko wiem. Dobra, ekstra bombowo. Zatem teraz. Jest i nasza pułapka. Art? Tak jak myślałem. Okej, jeżeli się tylko skupimy. O kurwa. Trzeba tu uważać. Ale spokojnie, wiemy jak to rozwiązać. Mam nadzieję tylko, że zapisałem rozgrywkę po ubiciu tego krawopołęka, bo jak nie, to się naprawdę zdenerwuję. Dobrze. W ogóle chyba dało się chodzić wiedźminem, także z przytrzymaniem albo caps locka, albo kontrolem, albo altem. To z kontrolem możemy iść. Okej. Tutaj mamy taki slalom. Jeszcze. Turn left. Go forward. O kurna. Zesz mnie teraz, to ja już nic nie wiem. Niebezpieczna rozgrywka. Kurwa, ale ja tutaj tracę życia.
No rzesz, no rzesz. Nie, naprawdę, dwa skoki i koniec. Hop, hop, hop. I tak to przejdę. Wkurzające to strasznie. To... nie powinno mieć w mojej ocenie miejsca w takiej grze. Dlatego, bo tutaj nie mamy takiego precyzyjnego chodzenia. Jest to w mojej ocenie troszkę źle zrobione. No twórców siódkę poniosła fantazja. A czekajcie, przecież możemy iść tak. Dobra, wybaczcie mi moją złą ocenę dla twórców. Przecież mogę iść sobie w ten sposób i już sobie dojdę. Okej. No nie! Full życia tutaj to podstawa. Co tam do cholery się znajduje? Muszę się tego dowiedzieć. No, nie odpuszczę. Dobra. 10 raz zapisuj ninja. 10, 50. Okej. Nie było takie trudne, a więc... to pewnie wyłącza pułapkę. Jezus Maria, tu nic nie było. Serio nic nie było. Dobra, wyłączyło to pułapkę? Wyłączyło. Boże święty, nic kompletnie tutaj nie było. A ja żem się tyle żem się tutaj starał. Ładny troll ze strony twórców. Cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że się wam spodobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem, skomentujcie go, możecie go udostępnić. Zapraszam serdecznie do dyskusji w komentarzach. Ja tymczasem będę uciekać na kolejną ważną misję ninja. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Chłosnim po!